Ostatnim razem rozmawialiśmy o mechanizmie krótkiej sprzedaży, o stronach, które biorą udział w transakcji i o reperkusjach finansowych. Dzisiaj zilustruję, jak zmienia się wartość posiadanych środków, kiedy sprzedając na krótko, zarabiamy na tej operacji i w sytuacji, w której na niej tracimy. Zacznijmy od pierwszego przypadku, od sytuacji, w której zarabiamy na krótkiej sprzedaży. Spróbuję narysować wykres zmian cen akcji jakiejś spółki. Załóżmy, że to będzie nasza przykładowa spółka PKN Orlen. Załóżmy, że na dole znajduje się moja oś czasu pokazująca kolejne dni, a pionowa to jest oś reprezentująca zmianę wartości cen. Załóżmy, że cena akcji oscyluje w okolicach 100 zł przez kolejne kilka dni. 100 zł i wartość zmienia się w jakiś taki sposób. Po czym spada. I zatrzymuje się gdzieś na tym poziomie. I załóżmy, że ten niższy poziom to są okolice 50 zł. Załóżmy, że dzisiaj jest gdzieś tutaj. Jeszcze w okolicach 100 zł. Czyli znamy wartości w tym fragmencie wykresu, a ten fragment pozostaje jeszcze nieznany. No dobrze. Załóżmy, że gram na giełdzie z wykorzystaniem krótkiej sprzedaży. A mój stan posiadania na dziś jest taki. Dziś jest tutaj i rozważając moje aktywa i pasywa, czyli to, co mam i moje zobowiązania, wygląda to w ten sposób. Załóżmy, że w gotówce mam 60 zł. W jakiś sposób zarobiłem to 60 zł i to jest ilość pieniędzy, którą mam na koncie, załóżmy, że nawet na koncie maklerskim. Mam przekonanie po głębokiej analizie rynku, że cena akcji PKN spadnie. Pamiętając, że widzimy tylko tą zieloną część, czyli ten fragment, w którym cena oscyluje wokół 100 zł. Natomiast ufam swoim umiejętnościom analitycznym i w związku z tym podejmuję decyzję o tym, żeby pożyczyć jedną akcję PKN. No to wpisuję w pasywach, czyli w moich zobowiązaniach jedna akcja PKN. Ale też muszę dopisać ją do moich aktywów. Czyli patrząc na ogólny stan posiadania, mamy 60 zł, mamy również jedną akcję PKN, którą żeśmy pożyczyli w naszym bilansie i w zobowiązaniach również jedną akcję PKN, którą musimy oddać do biura maklerskiego. Jeżeli nie wiecie, co to jest dokładnie bilans, zapraszam do obejrzenia filmu, co to znaczy kupować akcje spółki. W tej sytuacji, zanim dokonamy operacji krótkiej sprzedaży, przez chwilę możemy szybko odwrócić tą pożyczkę, oddając z moich aktywów akcje z powrotem do biura maklerskiego, no ale to nie było celem tego procesu, tym bardziej, że zazwyczaj za takie pożyczki się płaci. Pożyczyliśmy tą akcję, żeby ją sprzedać, czyli wykreślamy, tak też czynimy, wykreślamy ją ze stanu posiadania i sprzedajemy. I w zamian za sprzedaną akcję otrzymujemy 100 zł, czyli jej wartość rynkową na dziś. Załóżmy, że po kilku dniach, powiedzmy sobie po 10 dniach, mniej więcej tutaj, PKN upublicznia swój raport finansowy. Każda spółka, która jest notowana na giełdzie i nie tylko, jest zobowiązana do tego, żeby co pewien czas składać raporty o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. I załóżmy, że wyniki za poprzedni kwartał są dość kiepskie, czyli zostają niespełnione oczekiwania inwestorów i co w reperkusji rodzi fakt, że cena akcji spada na łeb na szyję do 50 zł. Czyli przez kolejne dni kurs akcji spada, aż osiąga mniej więcej stabilną wartość 50 zł i my jako inwestorzy, aktywni inwestorzy zakładamy, że to już jest ten najniższy pułap wartości, którą akcja osiągnie i postanawiamy zamknąć naszą pozycję. Bo trzeba pamiętać, że przez ten cały czas my jesteśmy dłużni naszemu maklerowi jedną akcję PKN-u, w związku z czym musimy odkupić ją na wolnym rynku i zamknąć naszą pozycję. Załóżmy, że po pewnym czasie gdzieś tutaj postanawiamy odkupić naszą akcję, czyli spróbujmy znowu dokonać analizy naszego uproszczonego bilansu i mamy 160 zł w gotówce, 60 plus 100 po sprzedaży akcji. Następnie wydajemy 50 zł po to, żeby odkupić jedną akcję PKN. Trzeba pamiętać też, że mamy zobowiązanie, czyli jesteśmy dłużni maklerowi jedną akcję PKN. Ale teraz, ponieważ odkupiliśmy akcję PKN-u, jesteśmy ubożsi o 50 zł,
możemy zamknąć naszą pozycję, czyli oddać nasz dług, wykreślić obie pozycje z księgi i podliczając, podsumowując, kończymy z wynikiem 100 zł, 110 zł. Czyli zarobiliśmy na tej operacji krótkiej sprzedaży 50 zł. I to jest w zasadzie ten sam koncept, który istnieje w długiej sprzedaży. Sprzedajemy drożej, kupujemy taniej. Tylko że odwracamy w czasie kolejność działań. Najpierw sprzedajemy drożej czegoś, czego nie mamy w zasadzie, bo pożyczyliśmy, i odkupujemy taniej, oddając przy okazji nasz dług w formie akcji. No dobrze, to przyjrzyjmy się drugiemu scenariuszowi. Poniżej, gdzieś tutaj, narysuję drugi wykres. Znowu na dole oś czasu, u góry oś wartości czy ceny. I załóżmy, że wykres jest bardzo podobny. Na początku wartość oscyluje w okolicach 100 zł, żeby potem wzrosnąć. Czyli podobnie jak poprzednio, załóżmy, że przeprowadziliśmy dogłębną analizę naszej akcji, naszej spółki PKN. Jesteśmy przeświadczeni, że cena spadnie i dzisiaj dokonujemy krótkiej sprzedaży. Czyli ta część pozostaje taka sama. Załóżmy, że znowu PKN publikuje po kilku dniach, po 10 dniach raport. Ale tym razem wyniki są fantastyczne, są lepsze niż oczekiwane, w związku z czym cena akcji szybuje w górę. I tutaj mając otwartą, pamiętamy, że mamy otwartą krótką sprzedaż, czyli jesteśmy dłużni papier wartościowy naszemu maklerowi, obserwujemy wzrost cen i myślimy, że okej, ta sytuacja nie jest taka zła, zaraz się odwróci, trzymamy dalej otwartą pozycję, w związku z czym coraz bardziej tracimy, aż wreszcie cena osiąga poziom, powiedzmy sobie, gdzieś tutaj 150 zł, załóżmy, że to jest poziom 150 zł. I o ile do tej pory mogliśmy czekać, to załóżmy, że 150 to jest takie maksimum, które mogę wytrzymać, taki punkt bólu, w którym stwierdzam, że dobrze, to zamykam pozycję i realizuję stratę. Warto też zauważyć, jak niebezpieczna w związku z tym jest krótka sprzedaż ze względu na nieograniczony wzrost ceny, a co za tym idzie, że nasze straty mogą być w zasadzie nieograniczone. Więc załóżmy, że tutaj gdzieś decydujemy się na zamknięcie naszej pozycji. Jak będzie wyglądał bilans w tym przypadku? Podobnie jak poprzednio mam 160 zł w gotówce. Podobnie jak poprzednio jestem dłużny jedną akcję PKN. Ale tym razem, zmienię kolor, ale tym razem muszę wydać 150 zł, żeby odkupić moją akcję, dlatego że taka jest w tej chwili cena rynkowa w tym miejscu. W związku z czym otrzymuję, tutaj jest na minus, otrzymuję jedną akcję PKN, rozliczam się ze swojej transakcji z moim biurem maklerskim i podliczając, muszę troszkę przesunąć w dół, podliczając moje wydatki, wygląda na to, że zostało mi 10 zł. Czyli straciłem na tej operacji 50 zł. I może to, co jest najbardziej ryzykowne w krótkiej sprzedaży, to, że moja strata w zasadzie jest nieograniczona. Tak jak mówiłem, ceny akcji mogą rosnąć w zasadzie do nieskończoności. Mógłbym tutaj dorysować, może trochę zmienię kolor, mógłbym to dorysować przez kolejne dni wzrosty do 200-300 zł. W związku z tym ta moja strata będzie pomnażana coraz bardziej. W przeciwieństwie do sprzedaży długiej, gdzie inwestując daną kwotę, narażacie się tylko na to, że wasze środki, które zainwestujecie, zostaną zredukowane do zera, bo cena akcji nie może spaść poniżej zera. Warto więc pamiętać, jak bardzo niebezpieczna jest krótka sprzedaż, jeżeli nie zna się jej mechanizmów i jeżeli nie jest się w stanie szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe.